Niedaleko Kościerzyny jest wieś Będomin, a w niej 300-letni dworek. Pod jego dachem urodził się Józef Wybicki, autor pieśni znanej każdemu Polakowi. Wprawdzie dorosłe życie polityka i publicysty Wybicki wiódł już w Manieczkach koło Poznania, gdzie osiadł po sprzedaży ojcowizny, ale właśnie tu, w miejscu jego młodości, na Kaszubach, utworzono Muzeum Hymnu Narodowego. Umeblowanie wnętrz, szafowe zegary, skrzynie wyprawowe, kilimy przywołują klimat dawnego szlacheckiego dworku. Na ścianie salonu wisi sztandar batalionu artylerii Legionów Polskich, utworzonych przez Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech. Właśnie tam, 20 lipca 1797 roku w mieście Reggio, podczas uroczystości wydanej na cześć generała i Polaków, po raz pierwszy zabrzmiała pieśń „Jeszcze Polska nie umarła”. Odśpiewał ją sam autor na ludową melodię Mazura. Wybicki napisał pieśń jako utwór okolicznościowy, w hołdzie dowódcy, ale zawarł w niej to, co dla wszystkich było najświętsze – wiarę w nieśmiertelność Polski, choć wykreślonej z mapy, ciągle żywej w sercach. Pieśń Legionów niemal natychmiast została podchwycona przez wojsko. To akwarele Juliusza Kossaka ilustrujące poszczególne zwrotki. Słowa tej pieśni zagrzewały Polaków wyruszających do powstania listopadowego. Od tamtej pory zaczęła być uznawana za hymn narodowy. Hymnem państwowym stała się dopiero w roku 1926 pod nazwą Mazurka Dąbrowskiego. Po upadku listopadowego zrywu hymn podzielił losy jego uczestników. Został skazany na banicję. W zniewolonym kraju zapanowała żałoba. Kobiety okazywały ją ubierając się na czarno i zakładając specjalną żałobną biżuterię. Pierwszy wyrok za śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego wydał sąd w Poznaniu w styczniu 1873 roku. Kiedy hymn Polski był zakazany, był w niewoli, uciekano się do różnych sposobów, aby jednak wprowadzić go pod strzechy. Oto kapliczka ludowa. W niej zamontowana pozytywka. Na wypadek, gdyby uruchamiał ją ktoś niepowołany, najpierw dawała się słyszeć jakaś melodia ludowa, a dopiero później Mazurek Dąbrowskiego. I kapliczka z pozytywką, i mini patefon sporządzony w puszce po herbacie uzmysławiają, jaką moc dawała naszym przodkom ukryta w nich melodia. Właśnie o roli Mazurka w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków, o okolicznościach, w których powstał, o Józefie Wybickim i jego epoce opowiadają stałe wystawy. A to kilka z 1300 archiwalnych kart pocztowych ze znakiem Orła Białego. Twórcą kolekcji jest Kazimierz Owczarski. Po jego śmierci rodzina przekazała ten cenny skarb do Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie.